Rozdział 43. Podróż przez Wszechświat Świadomości. W pewnym zakątku kosmicznego oceanu świadomości Godra zasiadała do swojego pedalboarda. Przed nią znajdowała się konsola kontrolna, która błyszczała intensywnymi kolorami nieznanego dotąd spektrum. Krawędzie panelu świetlnego emanowały migotliwym światłem, przypominającym gwiazdy na nocnym niebie. Wokół niej unosiły się fale energii, a dźwięki niesamowitych melodii wibrowały w otoczeniu. Godra spojrzała na swoje dłonie, które delikatnie unosząc się nad panelami, wibrowały z energią pulsującą przez cały pedalboard. Zaczęła subtelnie naciskać pedały, jedno po drugim, jakby grała na instrumentach z nieznanego świata. Każdy nacisk wywoływał falę energii, tworząc przed nią wirujące kosmiczne portale. To podróż przez wszechświat świadomości, pomyślała Godra, skupiając się na swoim zadaniu. Przywołała przed sobą wizję gwiazd, które zaczęły układać się w niemożliwe do opisania wzory. W jednej chwili była świadkiem narodzin galaktyk, a w drugiej obserwowała znikające czarne dziury. Przemierzając nieznane trajektorie, docierała do miejsc, gdzie czas i przestrzeń zdawały się tracić swoje tradycyjne znaczenie. Godra była pilotem swojej własnej podróży przez zawiłości umysłu, eksplorując zakamarki świadomości, które wciąż pozostawały nieodkryte. W jednej chwili zanurzyła się w oceanie emocji, gdzie fale radości i smutku przeplatały się, tworząc nieopisaną harmonię. Następnie przekroczyła barierę logicznego myślenia, gdzie prawidłowości i zasady były tylko kształtami wśród wielobarwnych świateł. Z każdym naciśnięciem pedałów Godra czuła, jak rozszerza się jej pojęcie rzeczywistości. Była podróżniczką w labiryncie myśli, gdzie każdy zakręt krył nową tajemnicę, a każdy dźwięk był kluczem do kolejnego wymiaru. Po niezmierzonej chwili Godra zdecydowała się na powrót. Pedały zaczęły reagować na jej polecenia, a kosmiczne portale stopniowo się zamykały. W miarę jak jej pedalboard cichł, Godra wracała do codziennego świata, nieco zmieniona przez swoją podróż przez wszechświat świadomości. Znów spojrzała na konsolę kontrolną, uśmiechając się do gwiazd, które nadal migotały w tle. Była gotowa na kolejne eksploracje, na nowe przygody, które czekały na nią w nieskończonym oceanie umysłu. Rozdział 44. Kosmopolonizm, czyli wielka eksplozja rozwoju w stronę domeny kosmologicznej. Termin domena kosmologiczna w kontekście omawianym w tym rozdziale odnosi się do obszaru badań kosmicznych, eksploracji kosmosu oraz szeroko pojętej wiedzy i działań związanych z kosmologią. Kosmologia jako nauka badająca wszechświat w jego całości, jego strukturę, rozwój i ewolucję odgrywa kluczową rolę w tej koncepcji. Domena kosmologiczna obejmuje programy satelitarne, eksplorację kosmiczną, badania planet, gwiazd i szeroko pojęte wykorzystanie technologii kosmicznych. W kontekście polskim oznacza to również potencjał Polski w tej dziedzinie, zarówno pod względem innowacyjności technologicznej, jak i znaczenia geostrategicznego. Na płycie Godra, zatytułowanej Kosmopolonizm, autor omawia koncepcję dynamicznego rozwoju programów satelitarnych, takich jak te realizowane przez Elona Muska i NASA, które zdobywają kolejne obszary kosmosu. Podkreśla również rolę Polski w tym sektorze, sugerując, że może ona odgrywać znaczącą rolę zarówno w kontekście innowacji technologicznych, jak i obrony geostrategicznej. Płyta ta może być interpretowana jako muzyczna podróż kosmiczna, gdzie poszczególne utwory pełnią rolę planet w Układzie Słonecznym. Firma Orlen jest wspomniana jako polski szampion, który nie tylko pracuje nad nowoczesnymi paliwami i technologią atomową, ale także nad energetyką jako całością. To podkreśla znaczenie Polski w globalnym kontekście innowacji i technologii. W kontekście tej koncepcji płyta Godra może być interpretowana jako muzyczna podróż kosmiczna, gdzie poszczególne utwory pełnią rolę planet w Układzie Słonecznym. Płyta z kwietnia 2021 roku, zatytułowana Solar Mass, rozwija tę ideę, gdzie każdy utwór reprezentuje jedną planetę w Układzie Słonecznym. Ta koncepcja nawiązuje do Drogi Mlecznej, sugerując dalsze eksplorowanie tematów kosmicznych. Kosmopolonizm w tym kontekście to pojęcie odnoszące się do globalnej perspektywy i zaangażowania w kosmiczne przedsięwzięcia. Płyta Godra staje się artystyczną manifestacją tych idei, łącząc muzykę z tematyką kosmiczną i technologiczno-geostrategiczną. Polska w drodze ku kosmicznej przyszłości.
Polska, mając na uwadze swoje tysiącletnie dziedzictwo, może aktywnie uczestniczyć w kosmologicznym rozwoju, nie tylko jako bierny obserwator, ale jako kluczowy gracz. A przykłady historycznych osiągnięć, takich jak husaria broniąca Wiednia przed Tatarami, symbolizują ducha walki i jedności, które można przełożyć na współczesne dążenia technologiczne i kosmiczne. Edukacja i innowacje. Ważnym elementem budowania tej kosmicznej tożsamości jest edukacja. Polska powinna inwestować w kształcenie młodych pokoleń, aby zrozumieć i uczestniczyć w kosmicznych przedsięwzięciach. Rozwijanie programów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych, technologii i inżynierii będzie kluczowe dla przyszłych sukcesów w domenie kosmologicznej. Integracja kultury i technologii. Kosmopolonizm nie oznacza jedynie podboju kosmosu, ale także integrację polskiej kultury z globalnymi osiągnięciami technologicznymi. Twórczość artystyczna, taka jak ta prezentowana przez Godra, może służyć jako most łączący tradycję z przyszłością, inspirując kolejne pokolenia do eksplorowania zarówno przestrzeni kosmicznej, jak i własnej świadomości. Podsumowując, kosmopolonizm to nie tylko pojęcie teoretyczne, ale także praktyczny manifest możliwości i aspiracji Polski w kontekście globalnym. Jest to zaproszenie do eksplorowania nowoczesnych